Cześć kochani, mam dla Was dzisiaj porcję strasznych eksperymentów. Zobaczcie, co przygotowaliśmy razem z Kostkiem. W pierwszym eksperymencie zajmiemy się balonem, który spróbujemy napompować w bardzo ciekawy sposób. Zobaczcie jak. Potrzebna nam będzie butelka, do której nalewamy ocet. Dokładnie pół szklanki. Do balonu wsypujemy łyżkę sody oczyszczonej. Z sodą nakładamy na szyjkę butelki, ale tak, aby soda nie wpadła nam jeszcze do środka. Przytrzymujemy i wsypujemy zawartość. Eksperyment udany. Kolejnego eksperymentu również użyjemy balonu, który przed chwilą napompowaliśmy i do tego kilka papierowych duszków. Musimy naelektryzować balon. Jak to zrobić? Pocierając najlepiej o ubranie. Widzicie, duszki przyczepiają się, zaczynają skakać, tańczyć. Kolejny eksperyment w wersji jesiennej. Tym razem na talerzu są ułożone skittlesy na kształt jesiennego liścia. Za chwilę dodam do nich odrobinę ciepłej wody, tak aby przykryć połowę skittlesów. I zobaczymy, co się stanie. Jak widzicie, barwniki bardzo pięknie rozłożyły się na wodzie. Wygląda to efektownie i od tego można zacząć rozmowę z dziećmi na temat dodawania barwników do artykułów spożywczych. Czy znacie eksperyment z latającym duszkiem, a właściwie torebką herbaty? Powiem Wam, że próbuję od kilku dni zrobić ten eksperyment. Kupiłam już tyle herbat, że mam zapas na cały rok i w ogóle mi nie wychodzi. Spróbuję teraz ostatni raz przy Was. Zwracajcie uwagę, co robię, może zauważycie, w czym tkwi błąd. Torebkę herbaty. Odcinam górę od torebki herbaty. Wysypuję zawartość. Na talerzu ustawiam torebkę w formie komina. Wyrównam, żeby się nie przewracała. I podpalam. Niestety znowu nie wyszło. Powinno polecieć do góry. Jak widzicie, została na talerzu. W czym tkwi błąd? Jakiej herbaty używacie, aby udał się ten eksperyment? Jeśli wiecie, koniecznie dajcie znać w komentarzu. Przed nami ostatni, ale za to bardzo wystrzałowy eksperyment. Potrzebny nam będzie pojemniczek szczelnie zamykany. Najlepiej taki z gumeczku w środku, który zamyka się do środka, ponieważ na innych to niestety nie wyjdzie. Wypełniamy go do połowy wodą. Bierzemy tabletkę musującą. Wracamy ją do środka. Szybko zamykamy, stawiamy i czekamy, co się stanie. Mam nadzieję, że podobały Wam się nasze straszne eksperymenty. Razem z Kostkiem prosimy Was o łapki w górę, subskrypcje i komentarze. Do zobaczenia!